jeden z najbardziej popularnych elementów pneumatyki, które występują na rynku. ISO 15552 są produkowane od średnicy 32 do średnicy FI400. Dzień dobry, witam Państwa na oficjalnym kanale YouTube Aircom Pneumatyka Automatyka. Ja nazywam się Paweł Skroba. Dzisiejszy temat: siłowniki pneumatyczne. Siłowniki pneumatyczne zgodne z normą ISO 15552. Powiemy o ich budowie, elementach składowych, o uszczelnieniach, o sposobach produkcji, o miejscach, gdzie można je zastosować. Pokażemy indywidualne rozwiązania, które są tutaj produkowane u nas na miejscu. Wynika ten film głównie z prośby naszych subskrybentów, którzy prosili o uszczegółowienie tego tematu. Siłownik pneumatyczny zbudowany jest z kilku elementów. Pierwsze i podstawowe to są pokrywy, pokrywa przednia oraz pokrywa tylna. Profil, w którym to pracuje tłok siłownika. Tłoczysko, tłok, który jest wyposażony dodatkowo w magnes. To akurat u nas rozwiązanie jest rozwiązaniem standardowym. Kilku producentów podaje magnes, montuje magnes w siłowniku jako opcję, natomiast u nas w każdym siłowniku, który jest produkowany, ten magnes jest montowany. Magnes, jak już pewnie Państwo wiecie z poprzednich filmów, służy do aktywacji, a właściwie do jakby wzbudzenia pola magnetycznego, który poprzez zamontowany czujnik na siłowniku, no poprzez jakby wytworzenie tego pola możemy badać skok czy też położenie tłoka w danym miejscu. Jeśli chodzi o szczegóły, pokrywa przednia. Pokrywa przednia jest to odlew ciśnieniowy aluminiowy, w którym to odlewie mamy kilka elementów, czyli o-ring uszczelniający, który to uszczelnia pokrywę w połączeniu z profilem. Mamy pierścień zgarniający na czole czy tam na główce siłownika, jakbyśmy to nie nazwali. Element ten pozwala na, jakby zabezpiecza tłoczysko przed i tłok przed dostawaniem się jakichś niepożądanych rzeczy do środka. Tutaj wspomnę przy tej okazji, że również proponujemy i na indywidualne zamówienie zgarniacze mosiężne, które powodują jeszcze bardziej dokładne uszczelnienie tego miejsca. Ten zgarniacz działa tak jak nóż, można powiedzieć, czyli wszystkie zanieczyszczenia, które ewentualnie by się pojawiły na tłoczysku, pozostają na zewnątrz, a czyste tłoczysko przedostaje się już do środka siłownika podczas pracy. Bardzo ważny element w siłownikach pneumatycznych ISO, czyli hamowanie dobiegu tłoka, tak zwana amortyzacja. Tutaj jest to amortyzacja pneumatyczna regulowana. Widzimy tutaj w środku jest imbus, którym to możemy regulować poprzez zdławienie przepływu tego powietrza przy końcowych ruchach tłoka, czyli w tym mniej więcej na tej odległości ten tłok może być wyhamowany. To tyle, jeśli chodzi o pokrywę przednią. No tu akurat mamy zmontowany już ten element, także nie będzie to za bardzo widoczne, ale podobnie jak pokrywa przednia, tylko tyle, że w tej główce jakby tutaj nie mamy otworu, bo tutaj jest jakby koniec, czyli tył siłownika. Też jest uszczelnienie, też jest to hamowanie dobiegu tłoka, o którym mówiłem. Otwór zasilający siłownik. Kolejny z elementów to tłoczysko. Tłoczysko, tak jak Państwo widzą, jest wykonane w tej akurat wersji z pręta chromowanego. Natomiast dodatkowo jako opcję możemy jeszcze sobie zamówić w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Później przechodząc dalej mamy już tłok. Tłok składa się z dwóch elementów, czyli z przedniej i z tylnej. Na tłoku mamy uszczelnienia. Ten siłownik akurat jest wyposażony w uszczelnienia poliuretanowe. Mamy również opcję z NBR-u lub ewentualnie wersję wysokotemperaturową witonową, czyli te wszystkie wtedy uszczelki są wykonane z witonu. A więc mamy jakby przedni element tłoka, tylny element tłoka. Między te elementy montowany jest magnes, o którym już wcześniej wspominałem. I tak
zmontowany razem tłok, jest skręcany śrubą. Tam oczywiście używamy też kleju, żeby podczas pracy ten tłok nam się nie rozkręcił. I tutaj mamy już w kolejnym przykładzie gotowy, zmontowany tłok, służący już do zmontowania całości siłownika. Oczywiście też śruby, które łączą przedni i tylną pokrywę. Tutaj widzimy już zamontowane, te śruby są wkręcane w korpus siłownika, wcześniej nagwintowany tutaj przez operatora. I tak wyglądają elementy składowe samego siłownika pneumatycznego. Bardzo prosta konstrukcja. Bardzo często też mamy zapytanie od naszych klientów, czy taki siłownik można regenerować. Oczywiście w naszej ofercie mamy dostępne części zamienne, a w głównej mierze opłaca się go regenerować, gdy problem jest z uszczelnieniami. Czyli gdy wytrą się, poprzecierają, zniszczą na skutek jakiegoś przedostania się właśnie elementów twardych, które mogą te uszczelnienia uszkodzić, i wtedy ma to sens. Natomiast bardzo często też dostajemy od naszych klientów siłowniki do regeneracji. Każdy z tych siłowników jest indywidualnie sprawdzany i często zdarza się tak, że siłowniki już się nie dają do regeneracji w momencie, gdy tutaj ta gładź w środku, w profilu jest uszkodzona. Wtedy następuje przeciek tego powietrza, siłownik jest nieszczelny, nie ma odpowiedniej siły poprzez to, gdyż powietrze się przedostaje właśnie tutaj przez te rowki, które są w profilu siłownika uszkodzonego, i siłownik nie nadaje się już do pracy. Wtedy zalecamy wykonanie jakby nowego siłownika od podstaw. Stosowane w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Ja z mojego 20-kilkuletniego doświadczenia spotkałem się w naprawdę różnych dziwnych aplikacjach, a taka najciekawsza, która została mi w głowie, to mieliśmy klienta, który produkował naszywki, na zgrzewy takie na koszulkach, t-shirtach, i zrobił sam maszynę pneumatyczną na bazie właśnie siłowników pneumatycznych, które to siłowniki, te t-shirty po tej operacji wgrzania składały poprzez właśnie swoją pracę, składały koszulkę i wkładały do takiego foliowego woreczka. To taka jedna z ciekawszych aplikacji, ale też już często w poprzednich filmach zapewne Państwo widzieli, bardzo często pokazywany, demonstrowany siłownik pneumatyczny w naszym imadle pneumatycznym na naszej produkcji, też właśnie wersja ISO 15552. Także nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o ich zastosowanie właśnie w tych różnych wersjach temperaturowych, niskotemperaturowych, standardowych, jak i pozastandardowych, które dzisiaj proponujemy naszym klientom, które produkujemy tutaj u nas na miejscu. Przy tej okazji po raz kolejny zapraszam do odwiedzenia naszej wiedzy, do subskrybowania naszego kanału, gdzie dzielimy się właśnie takimi nowinkami technicznymi, na bieżąco dzieląc się jakby tą wiedzą i doświadczeniem, które przez wiele lat zdobywaliśmy